Dziś recenzujemy film twarz, czyli głośny, nowy tytuł z ręki Małgorzaty Szumowskiej, naszej orędowniczki za granicą.! Tere! Ten film dzieli ponoć całą polskę. całe szczęście nas nie podzielił i uważamy jednogłośnie, że film nam się po prostu bardzo nie podobał. Tak było. Małgorzata Szumowska, pisząc razem z Michałem Englertem, scenariusz do twarzy, skorzystała z prawdziwej historii Grzegorza Galasińskiego, osoby, która jako pierwsza w Polsce miała operację przeszczepu twarzy. Podobnie jak Grzegorz Galasiński, tak samo nasz główny bohater, przechodzi w pewnym momencie operację przeszczepu twarzy, i cała wieś, jego rodzina, wszyscy wokół muszą jakoś zareagować na tą sytuację. I tak naprawdę. Wokół tego osnuta jest cała fabuła, a bardziej osnute są scenki, które traktują o polskiej mentalności, o polskiej wsi, o polskich przywarach. Przede wszystkim o przywarach i negatywach. Sam fakt przeszczepu twarzy jest w filmie mało istotny. Co prawda pełni jakąś tam znikomą funkcję symboliczną, ale jest tylko słabą wymówką, która ma jak cienka patyna. Przysłonić to, o czym Szumowska chce tak naprawdę powiedzieć, czyli chce sobie troszkę rubasznie pożartować z Polaków, ale że niestety dziewczyna poczucia humoru nie ma. No to trochę nie wyszło. Leci z dachu Żyd, muzułmanin i czarnych. Kto wygra, górą? Społeczeństwo. Twarz przypomina mi troszeczkę taką parodię, dziecięcą parodię słynnych obrazów Bruegla, na których przedstawione było bardzo wiele różnorodnych scen, takie obrazy jak przysłowia niderlandzkie czy zabawy dziecięce. Tylko że te obrazy no właśnie pokazywały jakiś pejzaż w swojej bardzo dużej złożoności, pejzaż życia w ówczesnych Niderlandach, a tutaj Szumowska rzeczywiście te sceny traktuje troszeczkę podobnie jak Bruegel fragmenty swojego obrazu, ale nie ma takiej subtelności, takiego wyczucia, takiej umiejętności rzeczywiście pokazania rzeczywistości w całej jej rozciągłości. Tutaj jest tylko takie Mocne pokazanie, że wszystko tu jest warholstwem, hamstwem. Czym jeszcze? Pijaństwem. Bluźnierstwem. Przekupstwem, egoizmem. Takim tandetnym podnieceniem. Wszystko tu jest złe. Obudą. No, wieś Polska, <laughs> która jest dla Szumowskiej, mam wrażenie, metaforą całej Polski. It's a kind of uh, allegory of. Uh... Of what happened in Poland After 89. Jest jej przyjemnie, że może się pośmiać z czegoś, co jest jej tak dalekie o kilometrów miliony. The people are living that way and paradoxly they are happy. That they are living that way. Ma się głębokie poczucie, że Małgorzata Szymowska paradoksalnie z jednej strony, jakby była cudzoziemką, która opowiada o Polsce, a z drugiej strony, cudzoziemiec nie zrobiłby tak wyzutego z uczuć obrazu innego kraju. To trzeba się urodzić w danym kraju i po prostu bezinteresownie go znienawidzić, żeby takie sceny zaprezentować w swoim filmie. Oszukali mnie banda złodziei polskich. Ten obraz pomimo zapewnień reżyserki jest mało śmieszny, ale Szumowska ma takie poczucie humoru. To może być czarny, smutny humor, gnuśny. A, ale urwał, ale to było dobre. Szumowska ma takie przeintelektualizowane spojrzenie mieszczańskie z bogatej kamienicy, z której wygląda właśnie na polską wieś i widzi to z okna czystego tego z cifem. I się zaśmiewa z filmików na YouTubie, jak to e, ludzie walczą na promocjach o tańszy sprzęt elektroniczny, albo z Andrzeju Nie Denerwuj się hmm. i innych śmiesznych patologii na YouTubie. I, I like my characters. It's not that I'm judging them or I'm, making a, I'm on a, or I'm laughing on them. Ale musisz mi obiecać, że będziesz chodził do komunii, że będziesz się że nie będziesz słuchał metalu. Bo nie wiadomo, czy nie przez to stało się to, co się stało. Patrzę na to wszystko właśnie przez. Swoje bogate, szklane okienko. I niestety to bardzo widać w tym filmie, że jest to osoba po prostu totalnie z innej sfery, która nie ma nic wspólnego z tym światem i nie jest w stanie zrozumieć tego świata, nie jest w stanie przelać do swoich bohaterów i tych sytuacji, które ich spotykają, jakiejkolwiek empatii. I like my characters. A przecież właśnie o to chodzi w filmie, że możemy się śmiać bohaterów z ich przywar i jednocześnie śmiać się z samych siebie, ale najpierw trzeba coś tam wpleść tego nie przeżyła, ona takich rzeczy nie doświadczyła, ona nie wie. Naprawdę ma się poczucie, że oglądamy film osoby, która się czuje lepsza od tego, co pokazuje na ekranie. Od bohaterów, co jest straszne i przerażające. I like my characters. A przez to widz, który ogląda to wszystko, ma poczucie, że nie tyle on ogląda tych bohaterów i ewentualnie się z nich śmieje, co się właśnie śmieje z samej reżyserki, tak. która nie jest na tyle autorefleksyjna, żeby zauważyć błędy, które popełnia. I like my characters. Bo też jest tak, że gdyby kilka z tych scenek tylko znalazło się w filmie i miałyby upiększać ten obraz, dodawać smaku, no to pewnie nawet by to było i zabawne, kupowałoby się to w takiej formie, jakiej jest, ale jeżeli bombarduje się nas scena za sceną kolejnymi Przywarami, takimi w zasadzie bardzo klasycznymi. To ksiądz się podnieca podczas spowiedzi, ludzie się kłócą o ziemię nad, nad grobem, grobem tej osoby, która przed chwilą zmarła. Dziewczynka do komunii idzie, wychodzi no i z karosą. Za w zasadzie tu są powsadzane takie, no właśnie, patologie YouTube'a, Przez... miejskie legendy. Wszystko, co już widzieliśmy u Pasikowskiego, Smarzowskiego, prawdopodobnie Wegi. No właśnie, problem polega na tym, że Szumowska ma mniej empatii i mniej wrażliwości i mniej subtelności niż Pasikowski czy Smażowski. No to się wydaje wręcz nieprawdopodobne. O się kurwa ode mnie Macie poczucie, że oni sami są w tych klimatach, że sami Tak, oni znają... wiedzą o czym mówią. Tak, od podszewki tą to tą, tą wulgarność, ale są częścią tych bohaterów i dzięki temu te filmy dobrze się ogląda i nie ma się poczucia wyobcowania od pierwszej sceny która właśnie prześmiewa te wszystkie walki o produkty w supermarketach już wiadomo z czym mamy do czynienia że to jest wielka alegoria polski tej Polski, w której niestety takim ludziom jak Szumowskiej przyszło mieszkać. Smutno mi jest, że odczuwam głęboki niesmak po tym filmie, że film, który zdobył srebrnego niedźwiedzia, czyli niesamowite wyróżnienie na międzynarodowej arenie filmowej. No, jest właśnie taki. Właściwie nie chcę używać słowa antypolski, bo to źle brzmi. Nie mamy polskich mediów. Ale ten film jest wybitnie zrobiony z jakiejś takiej nienawiści i wyższości w stosunku do tego, co Szumowska uznaje za ogół narodu polskiego. I dużo. Krytyków zagranicznych, co prawda, mówi, że nie odbiera tego filmu jako antypolski, tylko odbiera ten film w perspektywie swoich rodzimych realiów, tego, jak u nich wygląda wieś, jak u nich wygląda mało miasteczkowość. Ja mam wrażenie, że to się Szumowskiej udało przy okazji, bo jest tak wiele konkretu polskiego, właśnie filmiki z YouTube'a Jezus ze Świebodzina tak jest polska wigilia ostatecznie też bardzo charakterystyczna i też skrytykowana w bardzo specyficzny sposób Jedna z najpiękniejszych scen, kiedy najpierw jest brutalnie zażenana świnia, bo oczywiście masowe mordowanie bydła w wielkich korporacjach to jest coś znacznie bardziej humanitarnego niż takie zabicie własno ręcznie utuczonej świni. No i jest brutalnie zabita świnia, a zaraz potem mamy właśnie modlitwę wigilijną do Jezusa Chrystusa. Jesteś Polak? Co to wbij do głowy? Miejsce Polaka jest w Polsce. Ten film ma być uniwersalny, tylko uniwersalny w stosunku do całej Polski. Tak. Jedna z osób, które tam się bije o te telewizory w prologu, no to ma napis na majtkach polska, polska. Tak, tak że... na samym początku. W tym sensie ma być to uniwersalne, że do jakiego województwa byśmy nie pojechali, w jaki rejon byśmy nie zajrzeli, to znajdzie się taka wieś i spojrzy na nas e, Świebodziński Chrystus i obejmie nas swoimi dłońmi. Ten film jest strasznie męczący. Ja, mimo że trwa tylko półtorej godziny, strasznie się na nim wymęczyłam, bo mam przekonana, że trwa co najmniej o pół godziny więcej po wyjściu z kina. I dawno nie widziałam filmu tak wyzutego z empatii. I like my characters. Tak wyzutego w zasadzie z pomysłu na to, co chce nam opowiedzieć, ponieważ ten film to znaczy, nie no nie Pomysł był, pomysł był. Ale... 33 sceny z polskiej patologii. No tak, które są niespuentowane albo spuentowane w sposób, który już jest dobrze ograny i no nie no, trzeba wyjechać z Polski. No. Wąt, stąd, bo tu się nie da żyć! W tym antyludzkim państwie Troszkę faktycznie może być smutno, że akurat reżyserka z taką wizją swojego kraju, na twarzą, tego kraju. Ale nie można filmowi odmówić tego, co dobre. Że się szybko skończył. <grym> Napisy! <grym> I muzyka. Metaliki. Je, nie, prze... No ja akurat za metaliką może nie przepadam. Mnie się bardzo podobało wykorzystanie szlagieru Gigi Dagostino. Tak, to było dla mnie najlepsze w tym filmie. Zpiwajmy. Ale była bardzo ładna praca oświetleniem szumowskiego. A zapomniałem, właśnie. Szumowskiej podobają się polskie krajobrazy. Jedyne, co się w Polsce tak. Szumowskiej podoba, bo to widać, bo, tak. mia, bo to oko do tych krajobrazów, no to rzeczywiście. Tejzaże prześliczne były, naprawdę. Pra, można by sparafrazować Piłsudskiego, Krajobrazy piękne, ale ludzie kurwy. Poza tym Szumowska razem z Anglertem, jak rozumiem, Michałem. Michałem, zainwestowali w bardzo trudną technikę operatorską. <laughs> Brawo dla Ponoć było to na tyle ryzykowne, że jakby tego efektu, który mieli na myśli, już nie można było później cofnąć. Także bo jak wyszło tak. Pewne wyszło. rozmycia, ostrości, no już takie były i takie musiały zostać, i nie dało się z tym nic zrobić. Efekt jest ciekawy, mhm. chociaż artystycznie też przedobrzony, bo nie, ma, nie jest na tyle funkcjonalny, na ile mógłby być. Ponieważ ten efekt jest od samego początku filmu, czasem w mocniejszym natężeniu, czasem w słabszym, i można mieć takie początki że właśnie to jest to uwypuklenie tego, że to jest w krzywym zwierciadle, że to, to jest tylko taka właśnie, tak jak oni sami opisywali ten efekt takiej makiety, gdzie te postacie są takie stereotypowe, ale z drugiej strony to też ładnie się łączyło z tym, co się przydarzyło głównym bohaterowi. Nie bo... łączyłoby się, gdyby to zastosowane. Tak zostało bardziej świadomie. Właśnie, chyba. ponieważ on po tym wypadku i przeszczepie twarzy ma problemy z oczami. No, jedno oko prawie nie widzi i cały czas uzdawi. No i ten efekt kamery faktycznie to podkreślał. Bo zwłaszcza no i mógłby prawa wtedy część... zobaczyć, że ten świat tak. jest w krzywym zwierciadle. Właśnie. I zwłaszcza, że ta prawa część tego ekranu zazwyczaj była bardziej zamglona, a on właśnie na to prawo oko najbardziej cierpiał. I to był fantastyczny efekt, gdyby właśnie pojawił się w pewnym momencie Byłby. filmu. Tak. I wtedy może też troszkę inaczej by się patrzyło na to wszystko, gdyby te subtelności... No właśnie, subtelności. Słowo już <laughs> subtelności, ale to słowo nie występuje w stosunku do tego filmu. Właśnie bardzo żałuję że te wszystkie efekty nie zostały właściwie sfunkcjonalizowane. Ponieważ teraz sobie pomyślmy, jakby to był taki film, że na początku jesteśmy z tym bohaterem i żyjemy sobie normalnie w swojej rodzinie, nic się takiego wielkiego nie dzieje z naszej perspektywy, żyjemy jak żyjemy, my jako widzowie jesteśmy z nim, a później on jest po tym przeszczepie twarzy, zmienia mu się perspektywa, zmienia się obraz kamery i nagle te wszystkie polskie przywary zostają uwypuklone, nagle świat się zaczyna coraz bardziej wykrzywiać. Może to by był znacznie ciekawszy film i by nam się podobał, bo by miał swoje funkcje, bo był bardzo przemyślany, bo jednak by chciał coś więcej powiedzieć i może ta cała opowieść o przeszczepie twarzy by miała sens i by była ładnie wpleciona w całą fabułę, a nie byłaby tylko pretekstem skandalicznym pretekstem, ponieważ prawdziwa postać, czyli Grzegorz Kalesiński, no jakby nie doświadczył tego wszystkiego, nie, co wręcz się powiedział, w że spotkał się z ogromną pomocą i życzliwością, że było śmieszne i Galasiński był konsultantem przy tym filmie. I na przykład opowiadał, jak się czuł po przeszczepie, co go bolało, jak go bolało. No, du dużo chyba z tej konsultacji nie skorzystali jednak twórcy filmu. Można się spodziewać, że Szumowska to wszystko wykalkulowała, że właśnie ona zrobi zupełnie inny film, że będzie skandal, że właśnie ludzie zaczną się buntować, Polacy i wyjdzie ta po prostu polska no tak, buta. No wyjdzie, polska że nie nienawiść. mamy dystansu tak. do siebie, że jesteśmy tacy okropni, jak ona to opisała. Znaczy, pokazała. Ja co prawda nigdy za bardzo nie było mi za pan brat z wrażliwością Małgorzaty Szumowskiej. Teraz ci chyba bardziej nie będzie. Ale teraz już bardzo mnie zawiodła w takim sensie artystycznym. Ja mam w ogóle wrażenie, że ona w taki bardzo banalny sposób wpisała się w klimat debaty na temat Polski, polskości, patriotyzmu, na temat wszystkich tych rzeczy. Na temat których bardzo często nie umiemy się dzisiaj wypowiedzieć w sposób mm -hmm. stonowany. Dlatego zamiast twarzy obejrzyjmy raz jeszcze cichą noc do Malewskiego. Owszem, bo i zabawniejsza, i lepsze kino. I właśnie takie kino, którego jeszcze nie mieliśmy, a przynajmniej od dłuższego czasu nie mieliśmy. Czyli a twarz takie... jest tym, co mieliśmy, tylko w Ta. gorszym wydaniu. Dokładnie. Także ostatnia rodzina, cicha noc. Nie wiem. Oglądajcie dobre filmy. Wierzę, że jasny dzień to wszystko gorąco polecamy, ponieważ to jest ta Polska, którą. Warto odkrywać, poznawać, mhm. wytykać wady. Mhm. No ale... właśnie, bo te filmy wytykają wady Polakom, ale nagle nie dystansują się, nie mówią. No to jest Polska, w której ja nie, na... nie jestem, nie należę, nie interesuje mnie, no ale się pośmiejemy się razem. Bo Jeżeli to... jesteście na tyle inteligentni, żeby się pośmiać ze mną, śmiejmy się. No właśnie z tej pogardy biorą się te wszystkie podziały, ponieważ nikt nie lubi, jak się nim pogardza. I to na pewno powoduje dużą złość. I duży sprzeciw i bunt, bo nikt nie chce się czuć gorszy, tak sobie mm. myślę. Ale i tak trzeba pochwalić aktorów, którzy bardzo dobrze sobie poradzili, i nawet przez te grubo ciosane, stereotypowe role, byli w stanie wykrzesać choć trochę ciepła, choć trochę empatii i sympatii. I nawet postać lokalnej dziwki, lokalnego księdza, prostaka. No tak, tylko dzięki Miałam temu, że to byli ciepło. dobrzy aktorzy hmm. i ładnie weszli w rolę i nadali może jakieś minimum empatii, którego, której nie było w scenariuszu. I może nawet drugi albo i trzeci wymiar. No to, to tyle dobrego o filmie twarz. <noise> Uczcijmy tego niedźwiedzia minutą ciszy. No to, to by było na tyle w naszej dzisiejszej recenzji. Mamy nadzieję, że nasze następne spotkanie będzie miało lepszą twarz. To by było na tyle. Pa.